Dobra, dzwonię do taku, zapytam go, co z tymi pieniędzmi. No. Halo? Halo. Kto cię okradł? Nie wkurwiaj mnie, panie Sergiu, już dzisiaj może, co? Kto cię okradł? Nie wiem, kto mnie okradł. Ale gdzie ci zajebali pieniądz? Z Exodusa. Z Exodusa? Tak, pojechałem do mojej mamy na urodziny i dosłownie 3 minuty przed tym, jak wychodziłem z domu, pieniądze zniknęły z konta i przyjechałem i się dowiedziałem. Nie wiem, jak ktoś to zrobił, skanuję całego kompa jakimiś programami za premium, ale no, póki co nic nie wykrywają. Nie chcę widzieć. No ale Exodus to zapka na telefon, nie? No i na PC też, nie? Aha, i z PC-ta ci zajebali? Tak. O kurwa. No. Dobra. A miał wjechać pan Akapowicz, czy Akrapowicz, nie wiem, jak to się nazywało. A jakie auto masz? No BMW M440 będę miał, nie? Na dniach. Okej, okay. Jaki kolor? No od krakiera biorę auto. Wiesz, jak on jeździ, czy nie? Znaczy, no ja wiem, jaki on samochód miał, no. No to ten, dosłownie jego samochód. Dobra, to przyjadę go stestować. Okej. Okay. Nie stresuj się, będzie kiedyś lepiej. Wiem, tylko najpierw się muszę dowiedzieć, jak te kurwy to zrobiły, żeby już tak więcej nie było. No. Pamiętaj, że zawsze mogło być gorzej. Zawsze na przykład moglibyśmy zawsze być przyjaciółmi. Zawsze mogliby z konta bankowego też przy okazji PayPala. A to na szczęście nieruszone zostało. A dziwne. Dobra, dzięki za tipa, wypłacam pieniądze z Exodusa, papa. Nara. Dla tych, co nie wiedzą, Exodus to jest taka apka, gdzie kryptowaluty trzymasz. Ja na przykład mam kryptowaluty z 19 tysięcy dolarów. I dobra, trzeba to wypłacić.